8 minutes remaining. Hej, witajcie, witajcie, kochani. Za chwilkę startujemy z mapu VZM Warszawa. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji oraz bilecikach waszych, czyli waszych łapeczkach. Tak, mówił, że brał. No i kochani, witam was bardzo pięknie, serdecznie w kolejnym live'ie z VZM Warszawy, a dzisiaj pojedziemy sobie na linii tej, której widzicie, czyli na linii 149 z osiedla Gorczewskiego w kierunku Góroty na mapie Warszawa Bemowo. Niektórzy właśnie prosili o tą mapę, żeby ta mapa się pojawiła na streamie, także dla was, dla tych, co chcieli, jest właśnie ten live. Oczywiście pamiętajcie, tak jak mówiłem wcześniej, o subskrypcji, o waszych łapeczkach. No i co, ja sobie przewijam czas, no i jedziemy zwiedzać sobie Warszawę, a dokładnie dzielnicę Warszawy Bemowo. Oczywiście ja robię tylko, jak to się mówi, no nie, na, nie kursik, tylko trasę przejazdową, także pojedziemy sobie troszkę tam z powrotem, tam z powrotem. Tak myślę, no, tam i z powrotem, i tam z powrotem, albo jeszcze tam i z powrotem, no, zobaczymy. Jak to mi się będzie chciało, tak właśnie będzie. Dobra. Okej, to skoro wszystko jasne, ja sobie tutaj przewinę czas, no i śmigamy. Oczywiście autobusem, citybusem od Kajosów to będziemy jechać. Oczywiście zmodyfikowanym pod V-firmę, czyli inny sterownik jest tutaj w środku. Zresztą zaraz go zobaczycie, zaraz wam jeszcze tutaj pokażę. Zanim oczywiście tutaj ruszymy i zanim przewinę czas do przodu. Dobra. Okej. To jest z OMSI, kurde, już się zesrał. No, tak szybko. Ja pitole. Już się musiało chyba mi tu. Ja tylko grę spauzowałem, no. Dobry, dobry, Jakub. Możesz wejść na Discord, zaraz się ocisza. Live oczywiście jest... No, najlepsza mapa to Wilnów, no to akurat to ja o tym też wiem. No ale pojedziemy sobie tą mapą, na której ludzie chcieli. Także na tej sobie mapie pojedziemy.
Nie będziemy potem na żadnej innej mapy zmieniać, tylko będziemy jechać sobie tym, tą linią 149 dzisiaj tylko. Tylko wydawało się, to chyba wam włączyć tutaj troszeczkę reklamy. I chyba odpalić jeszcze raz, bo widzę, że nie mogę odpauzować gry. Tak się zwiesiło, że nie mogę odpauzować gry. No cóż, dobra, to zaraz wracam.
As for
Na chwileczkę, kochani, pauza się skończy, za chwilkę będziecie szybko wiedzieć. Siemka, MK z Sport News. Siemka, cześć, witam wszystkich. Ja witam również Ciebie.
No, także witam was ponownie po krótkiej przerwie. Oczywiście ja tu się muszę trochę śpieszyć, dlatego że mało paku paliwa jest, tylko 28%, a nie ma tu za bardzo gdzieś dojazdu do stacji benzynowej. No chyba, że gdzieś po drodze łapniemy, no to z chęcią zatankujemy. Kto tam dołączył? Cześć, Bartoszewski. Siemanko, witam cię. Dobra, no to ja tak pitu pierdu pokażę wam jeszcze od środka i tak zaraz jeszcze czas przedstawię. Także to jest ten piękny SRG 46000P, dostępny oczywiście V-firmowo w AZTM-ie w Warszawie. Nie wiem, czy go gdzieś indziej spotkać się na innych firmach. Nie wiem, chyba bardziej mi się wydaje 5000P, ale mogę się mylić. Także to jest ten najnowszy, no chyba że się mylę, ja nie wiem, kurde, może mi tu co nieco Jakub tak odświeży pamięć, ale... Nie ma nigdzie. Ale chyba nie ma. Tego nie gdzie, tylko chyba jest tu, na to wychodzi. W realu. W realu to da. Dobra, to ja sobie jeszcze te drzwi otworzę. Niech tam ludzie już powsiadają. Dobra, ludziska wsiedli. Dobra. Czas jeszcze przesuniemy. Która metę mamy? O nie, 34 było, tak? Dobra. 34, dobra. Domysy to 32. Dobra, trochę ruchu, i kurde, trochę autobusów też tutaj włączyłem, dlatego że ta mapa nie jest aż taka bardzo ciężka, no choć te FPS-y, no jak to FPS-y, mogły być lepsze, a jest w granicach niecałych 40, także no. Także wiecie jak to jest, z tymi FPS-ami, tak jak to wczoraj kolega pasażer właśnie tłumaczył, no. A? Nie dobrze, nic nie. No ale to ponad seta powinno być, nie? Czy... nie będzie wątpliwości. 40? Ale dobrze, że 40, no. 40-60. No, u mnie to 40, no w przypadku Citybusa, może jakbym jakiegoś innego postawił, no to może by było więcej. Aha, no to 3 dni. Standardowe. Dobra. No to git. U mnie w Trójmieście widzę na co dzień. Widzę na co dzień Mercedesy przegubowe z ZKM Gdyni i czasami z MZK Wejherowa, tak? Czy ZMK. Okej. Okay. A właśnie, jeżeli macie coś ciekawego właśnie z tematyki autobusowej w waszych miastach, czy tam na przykład Bartoszewski u siebie, to ja wręcz z chęcią poczytam wasze komentarze, czy też odpowiem, jeżeli będę wiedzieć. No, jeżeli ja nie będę wiedzieć, to ja zawsze może to wesprzeć Jakub, jeżeli będziemy mieć na tą ochotę. No. Jak to wygląda u was? Jak to u ciebie wygląda w Bartoszewie? W Gdyni i w Wejherowa na przykład tam. No tam skąd pochodzisz, no. PKM Gliwice, ojej, tak. Dobrze, że to słońce dzisiaj no jest, a niedawno miałem tu za ciemno w tym pokoju, ale słoneczko świeci, to jest tu jaśniej, no to nie, tyle dobrze. Dobra, zamykamy drzwi. Same korki mówisz na Grunmana, na Załężu? Pupa. Dobra, czekaj.
Hamulcowy trzeba ściągnąć. Dobra, wyjeżdżamy. Ojej, runa, jak mnie tu dawno nie było. Chociaż to są początki, powiem wam, początki, kiedy ja się przyjąłem na tej linii. Co prawda live'a się nie robiłem z tej linii, dlatego macie pierwszy raz tego live'a właśnie z kolejnej linii. Ale początki, pamiętam, właśnie były tutaj, na właśnie na tych liniach. Dobra, nie wiem, czy tu zapowiedzi same będą działać? Chyba powinny same chodzić. Także się mylę, zobaczymy. A ja się nic nie zapowiadał, ale dobra, no, zobaczymy, jak to będzie dalej. Dobra. Tu skręcamy. A M11 minut ciągło się, tak? Czy ciągła się? Skręcowywujemy, ale co? Coś mi te zapowiedzi do nie chodzą, chyba się coś mi tam pokićkało, chyba że z tym sterownikiem to tak jest. Bo na misuladistach wiem, że to działało. A może, że ten najnowszy trzeba grać w inny folder, a nie do announcement. Czy tam cemen. Dobra. Tu jest na żądanie, dobra, ale tu nikt nie żąda, no to dobra. Jedziemy dalej. Wękuj Box, siemanko, witam cię. Po co te tramwaje na Śląsku, jak głowie tutaj pisze. Po co te tramwaje na Śląsku? Kurczę, no, żeby było jak dojechać też, między innymi. Gdzieś indziej, no. Nie wszędzie dojedziesz autobusem. Dobra, tak trochę z daleka stanę, bo tu nie będę widzieć świateł. Od blizny, to pamiętam, że to było na wprost się jechało. Czekaj, dobra. Teraz się kapiam, że teraz te światełka dopiero włączyłem, ale no. Dobrze, że teraz, a niż później. Mam zamiar kupić busa. Mam zamiar kupić busa Simulator 21 na PS5. I się zastanawiam, czy będę cię mógł zaprosić, jak rozwinę swoją fabrykę, ale chyba nie będę mógł cię zaprosić. Coś mi się wydaje, że z Xbox Playem nie bardzo. Chyba, że... Aha, chyba mówisz, że o Steamie, no to też nie wiem, jak to może być. Chyba raczej też nie. Dobra. To ja idę robić 4461B z niedzieli szelcach werkiem.
A, Jelcze Vero. A, to fajnie. A czasami za dużo tego jelcza, to też już człowiek ma dosyć. To przy sobie, jak miałem w Pszczelcach. Kocjana 4 na żądanie. 149, on tutaj skręcał, tak, tutaj skręcał. Kurczę, tu strasznie. Aha, dobra. Strasznie szybko tutaj te migacze, kierunkowskazy szybko się wyłączają. Trzeba pomachać, przywitać się z kierowcą. Runa, co to za strasz, kurde, mi tu na przystanek podjeżdża. Co to teraz było? Ja nie wiem, nie? Ale wyrwanie było to niesamowite, nie? Dobra. Okej. Okay. Czekajcie, jest jeszcze tutaj, o, podgląd paliwa włączę. Następny przystanek, Kartezjusza 2. Przystanek na żądanie. Następny przystanek, Kocja Nasady 2. Ale powiem ci, Jakub, jeżeli oglądasz tego streama, że ten rozkład tutaj normalnie funguje, no to ja nie wiem, co jest grane. Tak, mam ogólnie standardowy stary rozkład i on normalnie funguje. To nie wiem, jakim cudem mi się tak dziwnie to dzieje, ale. To normalnie działa. Następny przystanek, Kocjana Bocznica 2. Przystanek na żądanie. Podjedziemy sobie w razie W. No idzie, akurat dobrze, że podjechałem. Akurat też tutaj ktoś chce wsiąść. Przystanek Kocja Nasady. A ty mów sobie swoje przystanki, ja sobie będę mówić swoje. Nie, bo mi inaczej ja to czuję. Ja już sam się bawić z elektora, no. Następny przystanek Arkadyjska 2. Przystanek na żądanie.
Pozwalałem sobie na taki mniejszy ruch w ogóle autobusów i ten, ale widzę, że to tak w miarę fajnie. Jaką linię jeszcze robisz? Tylko jedną. Nie chcę więcej. A następnym razem to ja będę ten na życzenie składał. No dobra. Tylko trzeba No formularz na to. życzenie złożyć. A to. A ja mogę stworzyć taki formularz. Będę składać, jakbyście chcieli. Dużo. No. Suma summarum to nawet dobry pomysł. Trochę jak i autobus, a później musisz pobierać. Trudno się mówi. Nie, no to kurde, no bez przesady, kurde, by człowiek wszystko chciał tak jak oni, to skąd to wszystko brać, a nie wszystko znajdziesz. To ja mogę napisać, jakie ma takie mieć, bo sobie nie będą zaznaczać. No tak, no właśnie, jakie ma, jakby najlepiej. No bo nie, ja tu nie będę co chwilę dorzucał, bo ja na nie będę mieć już gdzie. Następny przystanek, Podkowińska 2. A co tu za kurde opilnowanie stoi na tym? No kurde, stać gdzieś indziej to. Normalnie Janek takie pierdoły, co ci ludzie mówią, przysłali. Czekaj, kuźwa, czy ja jadę? Nie wracajmy do tego, dobra? Bo tu nie czas i miejsce na to. Ja po prostu mam to kaić, wiesz? Nie wracamy, to nie jest temat, kurde, dobra. Zróbmy tak, jak wczoraj, kurde, pasażer powiedział. Dobra. Czyli nie pierdolamento, kurde, ten. To na serio niestety, wiesz. Następny przystanek Iskry 2. Przystanek na żądanie. Chciałem na chwilę wyjść. Spoko, Bartoszewski. Janek, w tym rejonie na pewno około 14. Wszystkie pociągi jak się nie mogę tego Ja o 23 się wczoraj załapałem na Dąbrowę Górniczą, ale było fajnie. Zatrzymałem jak zawsze, no. Ja to już czasami wybieram godziny i powiem ci, że udało mi się z tymi godzinami, bo wiem, że wtedy jest fajnie, a jest nienerwowo, jest miło. Opisałem ci ten. Nie wiem, czy odczytałeś, chyba tak, nie? Że kobitka w Sirailu była. Aż mnie normalnie, aż jej napisałem, nie? Chyba pani jest jedna jedyna. Ona mówiła, to jest nas więcej? Ja mówię, nie, no właśnie pani jest jedyna. Przeważnie tylko facetów widzę na Sirailu, a tu patrzę, kurde, na Sirailu na dyżurce normalnie. Tu jeszcze posterunek przede mną była. Ja was Tylko. słyszę. Mówiłem ci, że ona nie przyjdzie na czat. A no to tamta nie, tamta na czat nie przyszła to. Co żeś narobił? Ja nic nie narobił. Wiesz,
Dobra, spokojnie, może kiedyś się zjawi. A ty zablokuj połówkę drzwi. Ale na co mi to? Mogę sobie zablokować, ale no. Pewien cool box, ale to jest Forza Horizon, że ja tu mam 320 albo 167. Aha, autobus go dusz. Ja myślałem, że ja mam tyle na kilometr. Linie. 167, ja nie wiem, czy ja mam tą mapę ogarniętą w ogóle. Ale to jest na tej mapie. Aha, no to dobra, to zrobimy tak, że zrobimy te 167 jeszcze. Tylko bym musiał chyba inny autobus wybrać. Aha, dobra, my już dojechali do groty. Kurde, to tak szybko leci, że normalnie. Czekaj. Na miejscach się brali? No tak, Bartoszewski, no. I to właśnie mnie to też zdziwiło. Tylko jest tamica bez mikrofonu, no. Napisała, że ma zepsuty mikrofon i musi pisać na czacie. No i pisała na czacie, faktycznie. Była tak. Chyba, że się wstydziła i może miała dobry mikrofon, a no. Nie chciała go używać, nie wiem. Tyle co zdążyłem się kapnąć, to ma Twitcha, ale no nie zapisałem sobie dokładnie tej nazwy, bo może bym ją na tym Twitchu znalazł. Ale wiem, że Twitcha ma. Miała imię i do tego jeszcze miała jakiś tam nick z cyferkami. Rocznik urodzenia z dopiskiem Twitch. No to wiem na pewno. Ale szukałem właśnie wczoraj ją na tym Twitchu i nie znalazłem. Dobra, to pojedziemy teraz w drugą stronę. Tylko musimy zobaczyć, czy to nam się... A, tu jeszcze, dobra. Muszę zobaczyć, czy nam się to tam wszystko... Dobra, trzeba zmienić tutaj kierunek. Zmiana trasy. Czekaj, tu ja mam kliknąć w ogóle. Dobra, zrobimy sobie to w ten sposób. Dobra, menu, kurs normalny. Opis, damy sobie brygadę pierwszą, czyli z powrotem. O, dobra. Siedle Górczewska, kurs skrócony. No tak, zgadza się, dobra. Także dojedziemy sobie tym kursem i ja wtedy sobie spauzuję na chwileczkę górę. Przejdziemy sobie na chwilę znowu na reklamę, żebym ja sobie zdążył tutaj przemienić i pojedziemy sobie tą linią z to momencik, ile to tam było. Gdzie to było zaś? Kiedy mi to znikło. A, węgl box. 320, 100 lub 167. Dobra, czyli 167 potem, okej. Okay. Zablokuj połówkę. A, właśnie, już blokujemy połóweczkę. A, zobaczymy. Oj, ale chyba to nie tak zablokowałem. Mi te dwie połówki świecą, czekaj ta. Dobra, jeszcze nie. Teraz powinno być ok. Ale to czekaj, lewa czy prawa ma się otwierać? Połóweczka lewa czy prawa? Lewa chyba, nie? Kliknąć lewą. No to chodzi, że lewa połóweczka ma się otwierać. Nie prawa. Czy na opak? No to ja tu klikłem, no. Prawa! Prawa ma się otwierać. No to dobrze. Dzięki, Witu. Prawa ma się otwierać. Przycisk jest po lewej stronie. Poczekaj, teraz zamkniemy. Niech się to jeszcze raz tutaj nam... Kiedy, co jest to? Czemu mi to nie prądzi? No patrz, tak się zamyka ten, a...
teraz chyba się gorzej zrobiła. No tu mam na lewo. Mam wciśnięte na lewo, dobra, to teraz już jest na prawo, no. Kurwa, nie muszę, nie, to teraz właśnie zamknę tych drzwi. Kuźwa. Co jest z tymi drzwiami? Jak ty nie umiesz... Bo ja nie jestem prawdziwym kierowcą, dlatego nie umiem. Powinieneś, albo nie powinieneś. No to na lewa strona się będzie otwierać, dobra, prawa nie musi, git. Ktoś się rubuje, to sury, to proszę schudność, to się zmieści do drzwi. Nie no, żartuję. Dobra. Aj, sranie, kurde, sranie panie. A ja nikaj mi no, nawet nie dzwoni. Ja się nie będę nerwował. No prawa strona to ja wiem, no tylko nie otwiera mi się tutaj jak powinno się otwierać, ale dobra. Czor z tym, ważne, że wsiadają, chociaż no nie zapowiadają, ale wsiadają. To jest ten najlepszy sterownik i w tym najlepszym sterowniku tutaj nie zapowiadają, no. No nie umiem, bo ja nigdy nie otwierałem półwek, no to wiesz. No tak, tam wcześniej też pisała na żądanie, a i tak ludzie chcieli wsiąść. No, no to nie jest tak do końca, że mam se olać przystanek na żądanie i jechać. Jak tu na Wawie, często gęsto właśnie ludzie na żądanie lubią wsiadać. Wiem, bo nieraz tutaj kursy robiłem. To wiem jak jest. A bynajmniej może nie na wszystkich przystankach, no. Janek. Siemanko, jako Łopczarek, witam. Janek, Maciuś będzie 18. No dobrze, niech będzie. I zrobi live o 18.40. Ale to ja dzisiaj nie wchodzę, ja dzisiaj robię wyjątek. Ja się dzisiaj nie chcę. Mi się to pobierze w 7 sekund. Ale co ci się pobierze w 7 sekund? O, Omsi 2, pozdrawiam. Pozdrawiam również. Wszystkich kierowców z Warszawy. Tych, którzy jeżdżą normalnie. I tych, co jeżdżą w Jugodumowo również. Kurde, słońce zachodzi, a robi się ciemno w kamerce. Ja za dnia nie będę palił światła, kurde. Bo widzowie za mnie prądu nie będą płacić. Jakbym ja tak miał cały dzień świecić, kurde, a potem 800 prądu. Za 2 miesiące. Się śmieję, ale taka prawda. Tak by było. Siemanson. Siemanson. Jak tam leci? A jakoś leci, jeżdża se kurde na lewie z Warszawy.
Nie kursuję, nie robię kursu firmowego i sobie tak jeżdżę. Nie. Jakoś tam koszula wynalazłem, krawat wynalazłem i... No, tylko trochę ciemnawo, bo pogoda do dupy, no to grze, no. A nie będę na to gdzieś światło paliło, no bez przesady. Jak ja autobusem jadę z Tybulska i Osłowca z modyfikowanym pod tą firmę z sterownikiem SRG 6000P. No, no to wiesz, no to ja już mówię pełną nazwą. Mercedes Connector to jest pełna nazwa. No, Mercedes Connector, no to ja też wiem, no. Ale ja mówię to dla tych, którzy nie wiedzą, czyli Jakub Czarek, wiesz, to jest taki widz, który wiesz o co chodzi, no. Ja dobrze to już mówił, no. Jak się masz, mistrzu? A, dobrze, dobrze. Jakoś leci. A ja tam nie wiem, kto do wymiany MK Sport News, ale no. Czy tam któryś jak zmienia do wymiany, czy nie, nie wiem. Nie będę się tam udzielał w sprawach, których nie znam w ogóle pojęcia. Nie znam w ogóle pojęcia na temat tego, co tam mówisz. Bym wiedział o co chodzi, no bym się powiedział, ale jak się nagrywam, to się nie wypowiadam, bo się nie będę wtrącał po prostu. Nie no, 167 jeszcze dzisiaj na koniec, no. 517 to już na innym. 517, ojeju, ja nawet nie wiem, czy to tam w ogóle jest, te 517. No, w pamięci wszystkich linii nie mam. No, siedza, coś tam wyleło jakoś. Dziwaczna koszula się lesiedza. Tylko mama się śmiała, mówi. A ty co? Ja mówię, no widzisz mama, jak ludzie się zachowują, jak się zachowują, no to muszę się ubrać, no. Się mama ze mnie śmiała. Ja muszę się koszula ubierać, ja pitulę, no. Jeszcze plakietka tu, nie? Najlepiej na sobie mieć. O, szkupa wyciągnę zaraz, powieszę na siebie i będzie git. Ja tobie załatwię krawat z VZP-em Warszawy. Jak mi załatwisz, to będzie pik, to będzie fajnie, choć takie rzeczy wątpię, żeby się dało załatwić. Da się. Czego to by nie wymyślili? A no to ty, a może ja, ty, a może dobrze gadasz pasażery, może ja. Kurat to 517 jechałem, ale to jak byłem w Warszawie. No ale ty mówisz tutaj o normalnej Warszawie, a czy to jest tutaj w Omsi, to ja tego nie wiem. Oj, kurde macie. Dzień dobry. Ja się obudziłem. No ale tyś tam pewno dzisiaj miał ostro w robocie, to się nie dziwię. Ja pójdę z pracy, poszedłem jeszcze. Potem, a idę do domu, wrócił, nie? Jakby się chciał spać, gadam, a kurde, jeszcze na służby nie zrobiłem, a dzisiaj mam służbę. A co u was, pasażer w Szczecinie, tam się dzieje? Bo ktoś chciał się zatrudnić, czy się nie da, strona nie działa. Wszystko się da. No, nie działa. Pitole, ja się tutaj nie wcisnę, nie? Za tym fajnym autem. Muszę się znać. O, siema, na linii 167, siema. O, następny jedzie. O kurde, ile... Ci tu jeżdżą, a jeżdżą.
Nie, ale powiem ci, kurde, pasażer, że ta mapa jest, kurde, no nie jest taka, wiesz, dość FPS-ożenna czy coś, dlatego trochę ruchu sobie można tutaj dać, nie? Autobusy kosztują, ale jest to dość płynne nawet. Ile kosztuje taka kierownica Super? Gdzieś w granicach, nie wiem, 2000 nowka. To gdzieś G29 w tej cenie raczej stoi. Teraz nie pamiętam, bo ludzie kupują. No ale no używka, no. Wiem, chociaż ja dałem za ile tam? Około 500, no to może tak, no w tą cenie jeszcze idzie dorwać. A po trochę więcej. No nie dupa, no ja tak miałem, no to wiem. Nie próbuj przejeżdżać. Że co ja? Trzymam jeszcze ten hamulec. Kolej, jak długo go będę trzymał, nie? To jest właśnie z najgorzej. No Ukraińcy, ale działające, no. To jest ważne od kogo? Ważne, że działa. A to jest ważne od kogo? Może być się nawet od Ruska, bo nie działa. Z jeden short. Ważne, że działa, to jest ten najważniejszy. No mówię ci, że 500 chciał za to, za używaną, no. I to w bloku, kurde, jakimś solidnym bloku, kurde, nie w byle jakim, kurde. Stanowisko gamingowe jeszcze, jak ja to zobaczyłem, to ja mówię, kuźwa, jaka jest. Mówię, ja chyba pomylił mieszkania, nie? A to jakiś informatyk musiał być, kurde, bo komp to miał chyba za 10 koła. Ale po polsku jeszcze się coś tam umiał, nie? No tyle dobrze. Procesor blisko Polski nie interesuje się. To jest nieistotne. Tak, dokładnie. Janek, 35 stopni słońca, a ty ancuk i ten i binder. 35 stopni to dzisiaj jest w Rzeszowie. No, a nie u nas. No. I dobrze, że u nas tyle nie ma. Ja bym chciał, kurde. No, chociaż ja dzisiaj byłem na placu. Tam na 11 szłem, Maciek, wiesz, to kurde, powiem ci, że się spociłem, no. Do starych bab. Nie, do administracji jej sprawy będę załatwiać, kurde, jako przy to ważne. Chyba na streamie to nie jest ważne. Poza streamem to co innego, ale na streamie to nie jest ważne. Miałem to coś ze złapienia i tyle. Ty, zobacz, na tej, jak dojedziesz na pętlę, to zobacz reklamy MediaMarkt. Tam jest, kurwa, taka leska. To musiałem się przyjrzeć, kurde, bo wcześniej nie widziałem. Z dwóch stron jest reklama. Kuźwa, nie wiem, 38% ruchu, a normalnie ruch jak w Rzymie. Jak to możliwe, to ja nie wiem. Powinno być mało tych aut, a jednak kurde dużo. No bo to Warszawa, to jest duże miasto, kochani, no to tu jest ruch jak w Rzymie, no. To nie Rzym, no, bo to Warszawa. Ale tak się mówi. Chcesz serio dzisiaj live'a zaś robić? Czy żartowałeś? No nie, jo! No ty! Jo nie! A to co mnie Jakub wkręco? Będzie pasażer dzisiaj live'a robi. Nie, tamten też człowiek gadał czy będę live'a robił, nie ma takiej opcji, panie. Ja służby dzisiaj nie zrobiłem, a co potem będę robił, no? No właśnie, a ty masz służbę, którą ważną masz do północy, jak dobrze pamiętam. Tak. W Szczecinie tak jest. Do północy musisz złożyć kurs. W Warszawie jest zresztą to samo, no. W Warszawie też jest to samo. Muszę zrobić. No tak, musisz. Jak jeszcze wziąłeś... Tyle musisz odrobić! Tu, o ja pitole, to aż tak przeromane. Koziwa. No bo przecież nie robisz służb chyba. Maciek, ty nie robiłeś?
Nie, może coś mu wypadło, że wiesz, czasami tak jest, że się nie da zrobić... Główny Szczecin jest w Strzelcach, to masz 2 dni. No tak, 2 dni na złożenie. Ja 2 dni na złożenie i dlatego tam się idzie wyrobić. Ja wiem po sobie, ze 20 parę raportów i człowiek na spokojnie sobie to wszystko ogarnął. No. Czasami, Kuba, jak człowiek się późno obudzi, albo zmęczony z pracy przychodzi, albo coś go boli, no to jest bida przyjść na komputer. Cześć, Roki, co pan taki odstrojony komarek na przegląd? No trzeba było chociaż przynajmniej w końcu zacząć. Oj, teraz te 149 tam staje. Tu się muszę. No, no. 24% paliwa, kurde, a 28 było jak wyjechałem, nie? Janek, jak pojedziesz do Wisły, to ancuk bierzesz, nie? Nie, no jaki ancuk? Ciepło będzie koszula, a nie żaden ancuk. Ancuk. Nie Robercik ty. Albo inny jaki tam. Nie? A co, trzeba być fajnie wyglądać. A ci coś wie na ten temat? Co tam się dzieje? No. Dobra. Janek, słyszałeś, co się dzieje? Okejki, too late, dobra. Janek. No, co? Słyszałeś, co się dzieje w Wiśle? Nie. Zalało. No, trudno, no, co ja ci poradzę? Słyszałeś, no. Co ja ci powiem, no? Doskładał kondolencje, że zalało? No to zalało, co? Panią zalało z takiego... To jest taka natura! Potoku, z takiego małego potoku zrobiła się wielka... Taka natura, no. Wlewał wodę po prostu. Wszędzie. Jakby całą zalało, no to... Że okazja była, to jak najbardziej trzeba. No tak, Roki. Ja przyjedziemy do Katowic i będzie 165 minut opóźnienia. Dobra, to teraz bym tutaj dał coś inkszego, gdzie jest więcej paliwa. Tutaj coś jest wawy, muszę zaraz zobaczyć, jaki to autobus mogę dać. Janek, 8,5 metra. A nawet nie wiem, czy tak jest. Nie, bez przesady. Bez przesady, dobra, tego muszę. Ten, aha, Jakub powiedział, że mam sobie tą dziunię zobaczyć. Jaj, no kauna tu je. Ale ja tu nie. Ale tu chyba wkręca po raz kolejny, nie? Tu widzę reklama przepraszam, laptopa. O, no tak. O, tam jest Aszą. O. Ktoś tam może jest reklama, ale nie wiem, dobra. Poczekaj, ta chwila, że mi się ten autobus zrespi. Na linię 167. Śmiemy tutaj jakiś inny, czy to też będzie Solaris, czy nie? Oszołom XD. No a też tak mówią. Oszołom. No różnie na to mówią. I też tak masz, że pierwsza połówka drzwi musi być zachowana. Czy musi być koniecznie? Ja już nawet nie pamiętam, wiesz? Chyba nie. Chyba raczej nie. Z tego co pamiętam, to raczej nic tam się o to nie pluli. Dla nich tylko ważne jest dojechać tam, gdzie trzeba statystyka wysłać, screena zrobić. A czy połówka musi być w trakcie jazdy, a czy na przystankach otwierana, czy nie, to oni na to nie zwracają uwagi, bo to nie jest sprawdzane. Co chcesz? Ale chodzi o przystanek początkowy, jak screena im wysyłasz. No tu... Co ci chodzi, pasażer? No już nie pamiętam, ale chyba nie. Janek, o co wam chodzi? O Warszawę.
Warszawę to robisz na początku i na samym końcu. Tak, ale czy połówka drzwi musi być otwarta? Czy cała? A tak. Tak. Zablokowana. Zablokowana, no, albo no. Może nawet nie, może tak. Już nawet nie pamiętam dokładnie, jak to z tym było. Dobra, czekaj, to... Janek, szybciej. Jaki tam szybciej? Mamy czas, panie, bo ja muszę tu obadać jedną rzecz. Idziesz na Simraila? Bo mi na podglądzie... Ja, ale mogę iść, kurde, na Dąbrowę jedynie. Na Dąbrowie to mi się tam ostatnio fajnie siedzi. A już wczoraj jechałem traksem, dragonem, to już znowu mi się, znowu odpoczynek trzeba zrobić na to, od pociągów. Dobra, czekaj, to muszę tu jedną rzecz sobie sprawdzić, żeby sobie przypomnieć. Tylko moment. A, dobra. Nie, myślę, że jakiś inny autobus, gdzie więcej paliwa będzie, kurczę, no bo tu nie ma gdzie zatankować. Jest ten minus. Dobra, Manika weźmiemy. Tylko dziwne, bo na podglądzie mi się tak wydaje, kurde, pół na pół kolorowy, nie? Czyli pół na pół kolorowy i biały, nie? Ale nie wiem, czy tak... Nie będzie jak się wczyta, ale mi się wydaje, że może nie. Ja tak musiałem, kurde, drugi raz odpalić, nie? Dwa razy już dzisiaj omsli, bo mi, kurde, się zwiesił, no. Tylko pauzę włączyłem i się zwiesił, no. Ale omsli tak ma czasami, no. Służbowy muszę tu wpisać, bo to inaczej mi w tym anie to nie będzie działać. Ale zobaczymy. Gdzie to było? Jaka to linia miała być? 167? Lub 120? Lub 167? No to 320. Nie, 167. No nie, ktoś napisał 167, żeby była lub 320. No to będzie 167. Myślałem, że się nie nabierzesz. Świetle Górczewska, no, Ford Radiowo. O, dobra, to z tego samego tutaj damy. Czekaj, bo to Ford Radiowo lub stare bymowo, to zależy jak to tam będzie w ogóle. Jaki wariant? Czy na stare bemowo, czy gdzie indziej? Ale się zaraz okaże, jak się rozkład włączy. Dobra, raz się wczyta. Koziwa, to moja jeszcze poranna kawa nie wypita, nie? Kurde, dzisiaj normalnie na nic czasu nie ma. Dopiero teraz jak siedzę, to czas jest. Halo. Gdzie ty jesteś? Biedronka? Nie mówić. Po co ty tak naokoło jesteś? Po co tak naokoło? Ej, co byś tam polecił pasażer panu procesorowi w sprawie koszuli oraz mowy o pracy?
A, no, no nie, no, no fajnie, nie, z tym autobusem, nie? Że kurde, ma w środku jednak białe tekstury, nie? On ma rozmowę o pracę, o Boże, no to na biało, no, człowieku, pokaż się, niech cię przyjmą. Kurczę, tylko mówię, Maciek, że mam problem, bo mam tekstury niektóre białe w autobusie. Ja mu należy. Ja pitole. Ja to tak czułem, nie? Jak na podglądzie na biało, to wiedziałem, że tak też będzie, nie? Kurde, mać. Ja bym musiał znaleźć OMS i jeszcze raz odpalić. Kurwa, 10 na 0 mam pacha. Co, Patryk, przyszłeś już? No, jak myślisz, nie może być, jeju. Nie muszę chyba ci głośno mówić. Chodźmy, dobra, czekaj. Spróbujemy go jeszcze raz postawić. Tak samo procesor robi Kopowski. Jeżeli ciepło nie będzie, to krawat to będzie No, dodatkowy zaraz atut. mógłbym się nie. Też tak miałeś nieraz, że wczytałeś autobus, to miałeś go trochę białego? Co, pasażer? Chyba nieraz, Nie, nie? znaczy te służbowe pojazdy to były takie momenty, że te co niby miały działać, nie działały, no. Bez Kurczę, przesady. no i dalej biały jest, no. I tole. Czekaj, wezmę, dobra, jeszcze większego. Może tamten będzie git. Tam wioski pisałem, żeby mi takich i takich wozów nie dali, które mi nie działają. No ja no. No, napisał, dziękuję, biorę jutro białą koszulę. Proszę bardzo, krawat jeszcze do tego. No ale to też zależy, tak jak pasażer powiedział. To jest taki dodatkowy atut, no. Pracodawca Jutro patrzy będzie na to, kupa, co inne, nie no. będzie krawatów. Nie wiem, po co będą krawaty. Jak Janek starasz się bierze odpowiadać. krawat, żeby ci taki szalik pod krawat, tak? Nie wiem. Jakuba, ty myślisz, kurde, że jak się przyjmiesz autobus jako kierowca, że też nie będziesz musiał krawatu? Nie, nie, polówki. Aha, no chyba, że... A nie, bo ty do... Czekaj, Gliwice, nie? Tak, ale mogę jeździć w krawacie? Chyba nie muszę. No, zresztą A. nie. Ale polówki i tak jest ubiór, i tak jest ubiór z zakładu. Kurtki ze Kuźwa, no i zakładu. dalej on jest biały, ja nie, no ja muszę znowu uruchomić, nie? Bo co ja tu innego wymyślę? Janek, ale wyposażenie w kurtkę, w bluzę, w koszulkę, polówkę mamy. Tak jest robocze. A nie, że sama koszulka, co ty? Kuźwa. Normalnie to OMSI dzisiaj mnie nerwuje. Ja ma działać, a nie działo, kurde. Ja nie lubię dać polubek. A to są te koszulki polną z krótkimi rękawami? Chyba tak, nie? Tak, Janek, tak. Ale ten wóz jest do dupy. Kto te tekstury robił? Ja. Co widział? A co, a który wóz? Mówię te, kto te tekstury na zewnątrz robił? Pracownicy. O Boże, ale kicz. A szczecińska jest gorsza niż... Kurde, to muszę zamknąć się OMSI, no co? Jeszcze raz odpalnie, bo co ja tu nagle myślę, no nic nie wymyślę. Jak na złość, kurde, nie chcą mi teraz chodzić. A bo wiem, co zrobię. Może jak go wczytam, uruchomię go,
poprzez ostatni stan mapy, no to może się to, już tak mi się też zrobiło, że się zepsuło, a potem nagle się wszystko naprawiło. Janek, ty zawsze jak robisz live'a, jak nazwę live'a dajesz, to nie pisz jaką linią jedziesz, bo linię zmieniasz przecież potem. No ale to wtedy, wtedy wpisuję inną, wykasowuję na przykład 167 i tak dalej, a mogę potem dopisać sobie na przykład. Ja tam wystarczy bym napisał Warszawa. Ale różnie piszą, powiem ci, różnie ludzie piszą. Wiesz, to dla mnie nie problem sobie dopisać. Ja tam właśnie linii nie piszę, bo ludzie potem, tej linii nie lubię i nie wchodzę na live. Ale nie każdy tak sądzi, nie? Jakiej linii? No obojętnie jakiej, no. No ale jakiej? No, to przykład i no. No, przykład na przykład, nie wiem, 167, o. No ale to ma... z Warszawy, tak? Ale no, to ma być przykład tylko, nie? No, że chodzi o to, że ludzie tacy są. O to Maćkowi chodziło. Jakub, rozumiesz? No, o to chodziło. Dobra, wczytamy go i jeszcze raz się uruchomi i może będzie wtedy git. Janek, w krawacie na live to się lepiej prezentuje. Dobra, super, no już nie podniecaj się tak, panie. Ale prawda. No to dobrze, spoko. Koszulka też. Koszulki polecam do kitu. Ja Jankowi zamówię polówkę, to będzie No, a... Ile przewiewną, a nie taką, że kurde, wiesz, będę się pocił w niej. Bo polówki to raczej się, no nie wiem, czy się tak pocisz w niej, ale chyba tak, no. Polówka? No. Ale ja... No też... Tak to dziwne, no. Ale nie, koszula to jest jedna koszula, kurde. No to jednak trochę Maciek ma... Jednak ma rację, no. Jak co koszula, to koszula, no. Koszula to nie chuj. Kożuch. Janek, kożuch albo ubranie z barana. Ja, kożuch, kurde, no. Kożuch to chyba ci, kurde, co tak się pałętają, kurde. Śpią przy dworcach, to ja. Oni mogą ubierać, kurde. A ty, Janek, jesteś stara, bo o co w kożuchu łazi? Oj, Jakub, puknij się w łeb. No musiałem coś powiedzieć. Zobaczyłeś tą reklamę, czy nie? Nie zobaczyłem. Bo nie widzę jej. Bo ślepy jesteś. Nie widzę jej, widzisz. Ja wolę naturalnie zobaczyć, panie. No, wyjść na miasto i widzę, o, jaka fajna pani idzie. No. I przynajmniej wiem naturalnie, że ją widzę, nie? No. To jest realia. No, nie? No. No tak, realia to są ważne, lepsze. A także przez ostatni stan mapy go odpalę. A jak już jeszcze to nie pomoże, no to wtedy musiałbym się na nowo odpalać. No to nic innego, no. Zabrali ci? Chodź mi komputer zejść tam. No wie, bo chcę, żebyś ty grał. No. Jak ci włączył, to znaczy, że no wiesz, że on chce, żebyś grał. Janek. Oj, ty bebechu. Aha, fajnie, że jeszcze mi speklarowało, jak chcę wyłączyć, nie? A jeszcze lepili. Jeszcze lepiej, dobra. As forever.
For
Forever.
A ty po ilu? Ty po pojedę ze mną, to ja wiem. Ja też nie piłem jeszcze i na pewno nie będę pił. Biorę dole. No też powiem ci, że tak mi stuwa została, bo te 16 zł to musiałam wydać, także stuwa została już w tej stówie nudzą, nie? Także no. To ci ogólnie mówię, żebyś Maciek wiedział. Ogólnie mi zostało, no. Dobra, nie, resztę już o resztę jako mi musisz wiedzieć, bo tylko jak stara Uma byś chciał wszystko wiedzieć. No tak. Chyba trzeba ostro opierdzielić i uj. Dobra. Nie, to jakoś powiem ci. No dobra, zaczynam już. Jak się zacznie ruszać w końcu. Dobra, 705. Dobra. Dobra, po. Dobra. Na zewnątrz 167 story by mało wszystko działa, dobra. Jak to w środku? Warszawski transport publiczny 167 story by mało. No dobra, że chociaż to się. Że chociaż to działa. Nie wszystko tu działa, ale chociaż dobre, że to. Dobra. Janek, mam dla ciebie jeszcze lepsze opcje. 20.17 jedzie pociąg do Kędzierzyna. No, no. No i po siemku, no to ja dziękuję. Dobra, czekaj, bo teraz... Nie pociągu, Janek, po prostu nie lepiej Intercity, ale tyle. No pociągu, ale pociągu na zadupiu, no to... Dobra, 167 km, stajesz w ogóle, a to tu, kurwa, aż tu! Ja pitole, aż tam! Kurwa, no ja, no, Janek, chociaż nie. Ale fajny rozkład dziś, Janek. Kurwa, nie, to ja tu muszę cofnąć. Nie, kurwa, no ja tak.
Jak mi ją rozszerzysz w wielkości XXL, to będę widzieć ją reklamy. No i ma. Albo z tej strony, albo z drugiej. I to na tą reklamę. Ja sobie wolę włączyć, kurde, stronę www i no i tam mam lepsze, lepiej. No, no to wyślij mi i gotowe. www.pl i no. No i tyle. Bez reklamy, no. Żeby nie było. No to dobrze. Wiadomo, to dobrze. No, chociaż widzę, że tu połówka działa automatycznie, nie musiałem nic ustawiać, o tyle dobrze. Że tu jedna połowa się otwiera. Tak, ale chyba muszę bliżej stanąć, bo tylko chyba trzech pasażerów siadło. Chyba, że tu więcej nie chcę, nie? Ja wsiadam. Tak, ja tu ci muszę lepiej podjechać, kurde. Ja też wsiadam. Maciek kontroler jako kontroler będzie sprawdzić. Dobra, może nie jest to takie wyśmienite, ale... Ale ważne, żeby tam wsiadać, no i drugi... Dawaj kartę kierowcy, by... I wsiadają, to no, dobra. Wsiadli się tam wszyscy, ja wsiadli, no to dobre. Ile mamy? Minuta 7. Warte, będziemy wysyłać. Kajmil B, 2341, siemaneczko, witamy. A, bo dobra, tworzymy jeszcze te drzwi, chyba jeszcze mamy i tak trochę czasu. Janko, Janeczko, Janeczko. Ale to reklama, kurde, ciekawe. Czy mnie tu gdzieś zauważy? Czekaj. Hej, ty tu widzisz reklamę. Czekaj, tu coś widzę reklamę, tylko ja to tak nie przybliżę, bo nie pamiętam, jak to się przybliżało. Widzę tam jakąś reklamę, jakaś tam jest reklama. Przy drzewie, no, a to ja, to chyba jest to, no. To koło torów, koło glajzy, no, koło torów. Koło torów tam jakaś reklama jest. Starej baby. Nie wiem jakiej, ale coś tam jest za reklama, także no. Boje latki, którą Janek weźmie na kolano. Jakub, ty weźmiesz. To kontrolerka będzie. Janek, dzieci mają plus. Jakie dzieci? Ja nie dzieci. Jakub się do dzieci zalicza, ja nie. Ale ja mówię. Nie, Janek. Jakub się tak do młodzieży zalicza, no. No nie do dzieci, no bo. My z Maćkiem to już stare dziadki, to za niedługo. Ja mówię ci, co do szkoły chodzę, bo mają 4 września dopiero rozpoczęcie. No to wiem, słyszałem, no. A nie pierwszego. 4 idą, wiem. W tym roku tak się dzieje. Dało. Dobra. Janek przejechał na czerwonym. Na żółtym? Ja widziałem żółte. Pierwsze ostrzeżenie. Na żółtym jeszcze można, na czerwonym już nie. A było żółte. On to będzie na liczu się znowu. Było żółte, także na tyle dobrze. Nie otwieraj im pierwszym, bo i tak nie. Jak nie, jak weszedł pan? Co go dusz? Ale wysiadają... Maciek weszedł przez chwilę, nie widziałeś go?
Pasażer weszedł przed chwilą. Piknie na czerwony ubrany. Bo to kontroler, jeszcze ja. Ja z tyłu. Ja mnie by to pasiło, no. Na żądanie ci tu maszerują, jakby chcieli, żeby... Chociaż nie, dobra. Janek, wyciągaj kartę, muszę się podpisać. Jak ją zrobisz, to wyciągnę. Ale nie, jak sprawdzę bilety, to każdy się z kontrolerów podpisuje i wpisuje. No to wiem, no to mówię, ja, ale nie mam jej. Dobra, masz tu. Daję ci do kamerki, może być? Pisz tam, co trzeba. Nie, zaś tam żółty. Co ja mam z tymi żółtymi? A, na żądanie. No to jak żądacie, to trzeba się zatrzymać. Ja nawet mam chyba, że jak mam przystanek na żądanie, to ja zatrzymuję się i drzwi otwieram jeszcze. A witamy w Fun Stimulation. Hej, hej. Dzień dobry. Wejdziemy, zobaczymy, jak to tam wygląda. Coś mi się ekran przyciemnił. Widzę i razem słyszę, że z pasażerem pogodzeni, jak stare dobre małżeństwo. Spierw zieleń stąd. No, w sumie Warszawa jest bardzo duża, tylko podzielona na różne rodzaje map. No. Nie jest to paczka całościowa. Nie, nie. Janek, gdzieś się nas grać, czy nie? Pójdę, pewnie. A w Warszawie ciekawe, co się dzieje? No do północy nie śledzę, dzisiaj krócej. Dzisiaj... No tak, dzisiaj zrobimy 103.
Choć ja jutro nie muszę wczoraj wstać, ale ktoś inny musi jutro wczoraj wstać i dlatego ja jutro, dlatego jedę szybciej. Dobra. Będziesz dłużej spać, chociaż się wyśpisz. A nie wiem, czy ja nie wstanę przed siódmą. Janek rano do pracy idzie. Nie, ja, ktoś inny jedzie busem z placu wolności. Janek do pracy jutro idzie. Mówiłem ci, Maciek, ale zapomniałeś. Janek robi jako kierowca autobusu na diskach w PKN Katowice. No ta, ja... To jest firmowa mapa, dostępna dla pracowników VZM Warszawy. VZM Forum Warszawy. No, ale ja mówię względem nazwy, tak? No tak. Że forum, to wiadomo, że trzeba się zalegować na forum, tak? Dobra, czekaj. Ale bo tu kurde teraz nie widzę właśnie, bo mnie tutaj tak te zasłaniają mnie tu te drzewa i nie widzę, wszystkie linie skręcają. Aha. Na starym Bemowie. Aha, bo tu już stare Bemowo. No ja faktycznie. Tak. Kuźwa. Jest też wariant drugi, ale jest też jeden wariant, tylko jeden przystanek. 167 Bartoszewski, wedle życzenia. Teraz muszę go tu jeszcze wynaleźć, gdzie ten przystanek jest, on jest tutaj z przodu. To są bardzo dobre, lepsze niż cebulowe. Dobra, widzę, że tutaj 154 mi tu stoi przede mną. To ja tam nie stanę, kurde. Pan symulator, na ile takie symulacje kosztują w ogóle? A, wkrótce będzie, 18-metrowy. No, we wrześniu będzie. A w październiku 18-metrowy CNG. O co chodzi o chcesz też? Co? O co chodzi o te chcesz też? Co? Kto? Nie wiem, ktoś mi tam teraz pisał. A siłą! Jeszcze 30 minut i bus Simulator 21 zainstalowany. Ło, no to fajnie. No to szybko ci to. Szybko ci to wyjdzie, Bartoszewski. Idzie, szybko. Dobry nacik, to dobrze. A to wychodzi, no. Dobra. Okej. Okay. Kuźwa, jak ja to kocham, nie? Jak autobus w ciebie wjedzie, nie? To jest coś pięknego. No bo nie mógł tam z tyłu stanąć. Zapłacił karę. No wjechałby w 4 litery, no. Bo Janek wszystko spierdzieli. Tu jest... Przekonałeś mnie i zatrudniał się w VZM Warszawa, hehe. Spoko, powodzenia. Tylko musisz pamiętać o egzaminie. Na placu. Który jest, nie jest za łatwy. Oj, uwierzcie mi, że nie jest taki łatwy. Jakby się, kurde, filozofom wydawało. Wydawało, tak. Dobra, to teraz tak. Ja bym sobie tu zobaczył jakiś inny wariant z tego starego Bębowa, skoro my tu już dojechali. Powiem, że ta Warszawa XD. Chyba tak. To była ta krótka linia taka. A, bo Janek zawsze krótki jeździ. No bo takie linie są. Wilanów ma więcej. Wilanów ma więcej, no ale... Wedle ludzi, a nie wedle mnie, jest tak jak na życzenie dzisiaj. A widziałeś, co na Wilanowie jest? Na Wilanowie jest siedziba TVN. Aha. Jest, no serio. No wiem, że jest. Tylko mówię, i to w OMSI też jest. Czekaj, stare Bemowo. Stare Bemowo? Jemowo. Janek, muszę cię zmartwić. Stare Bemowo Gorczewska. A z czym się zmartwić? Mówię.
mówię ci, V-firma w Grundorfie się robi i będziesz jeździł. Nie, tam takiej nie ma opcji. Ja, się robi. Ale kto to taki chętny? No chyba, że rozbudują, ma więcej linii, no to co innego. Janek, to bilet. Tak, 76. A no, weźmy wkręcasz. Fajnie. Janek, to bilet edition. Dobra, kuźwa, dobra, to... Miałem nic nie jechać, ale dobra, jak się mi tak zachciało tej kierownicy, to w sumie jeszcze 320 zrobimy i na tym będzie fajrant. No i tak. No rób 320, jak skończysz 320, to ja na biedrę się cisnę. Mhm. No, że już się tam przenoszę. Mogę go do biduroneczka zwiedzić. Tam jest no. Biuro, Janek, to możesz wstąpić na kawę. No idź, Janek, po kawę, bo tam fajna czekolada jest. Czekolada fajna, wiesz? Aha. Sport radiowo. Sport radiowo, dobra. Na kawę za ciepło teraz. Sport radiowo do groty, dobra. I kawy nie dostanie. Sport radiowo, ona jedzie na groty. No tak. Dobrze pamiętam. Przystanek jest między tym a tym. Mhm. I tak na tą pętlę musisz zajechać. No wiem. Sport radiowo. Mhm, Ford radiowo, tak. Tam gdzie radia słuchają. Ja. Chyba tak. Ja nie wiem skąd to się to nazwa wzięło, ale może. Pieprzysz dzisiaj, a nie solisz? Aha. No chyba, że tak, no. Nie, skądże? Ja mam dobry humor. Od rana mam dobry humor. Żeby ci nikt go nie popsuł. Ja wiem. A ja nie wiem, ale nie pini. A pewnie popsują, bo ja to widzę. Janek, piwa regionalne chcesz? Czekaj, idę po co widać amu, żeby nie było. Nie chuchaj. Janek, nie chuchaj. Już odwróciłem mikrofon w inną stronę. Dobra, zaraz ruszymy. Pisałem panie rano na maila Urzędu Miasta Wisła. Angier tam jest, wiesz, otwarty. Aha, tych, no. No i co? No. Jeszcze nic nie dostałem odpowiedzi. A. No nie dostaniesz pewnie, bo kurde, oni teraz tam mają nowo. Dobra, czekaj, muszę, aha, jeszcze do przodu. Wiesz co? Janek, przez tą ulewę to tam w ogóle teraz co było tam. Dobra, podjedziemy sobie tutaj bliżej. Puścimy ludzi. Chodź. Kurde, czekaj. A ja to źle zrobiłem. Nie, czekaj, to muszę to anulować, to. Nie, to nie tak miało być. Po 42 jest odjazd, a ja wpisałem o 2 minuty do przodu, czyli 2 minuty opóźnienia, a to tak nie miało być. No właśnie się pomyliłem, wiesz, dlatego muszę jeszcze raz. Ale tylko raz skład, bo tam już nie będę musiał raczej dawać góry, zmieniać i zbijać. No tak, o dobra, no i mamy minutkę do odjazdu. Dobra. Mamy minutkę do odjazdu. Nie, no,
Jakie 167? Wala, źle zrobiłem. To ja mam z tą linią, nie? No ja chyba ją za bardzo polubiłem i dlatego. Ale dobra. Trzysta dwadzieścia, zero, zero. Wariant jeden. Nie wariant jeden, wariant dwa, sorry. Jeszcze raz. Wariant. Czekaj, co jest? Co jest tym wariantem? Czemu mi to nie chce w ogóle? Może nie działać, wiesz, na port radio. No bo wariant 2 kliku, dam dwójkę i enter i kurde nic. A czekaj, a jedynka? Może nie działać, nie? Może nie działać. No patrz, jedynka działa, a dwójka nie działa. A trójka? Kupię kod do życi, tak. Czekaj, zaraz zobaczymy jedynkę. 320.00, nie? I numer wariantu. Jak 320.00? No, a jak się wpisuje w sterownik? A ty nie jedziesz 167. No nie! 320. A, to 320 nie działa. 320.00, tak. No tak, ale wariant numer 2 nie działa. Tylko jeden działa. 2, 3, 4 już nie. No właśnie, no to mówię, to trochę mam lipa, bo muszę... Bo muszę z belki właśnie. No i tak zapowiedzi nie mamy. No. To w sumie też racja. Czy też ze siódemki wbijasz? Tak, z siódemki. Tu też siódemki, zgadza się. Z tego co wiem, wiadomo, to już kurde 320 w ogóle nie zrobiłam. No teraz czwórkę wbiłeś. Dobra, z belki poszło, jest groty, dobra, wazi. Grot. Dobra, ci co mieli wsiąść do autobusu, to raczej wsiadli, chociaż nie wiem, bo na tym pierwszym przystanku to wiem, że no nie zawsze wsiadają. Bo jak tutaj początki miałem, jak zaczynałem jeździć tutaj też na tej linii 167, na przykład czy 320, to nie wsiadali tutaj. Dobra, mamy to opóźnienie, ale dobra, już nie będziemy tego cofać do tyłu, tylko jedziemy. Tak, ojwa. Trzeba tu trochę wyhamować. Co ty klikasz tam? Kurwa, jeszcze sobie podświetlenie wyłączyłem. Przez przypadek. Dobra. Ja tak po lusterkach patrzyłem. A dobra. Nigdy nie wyjedziesz. Hmm? Chciałbyś, żeby te dziki wylazły. Ja, tak jak w Sirajlu było, dzieciak chude w nadrzutce mówił. Ale dzisiaj na Warszawie to pana. Janek, tylko no wiem. A to dobrze, że powiedziałeś. Jezu, do Jezusa zostaw spokoju. Ja niczemu winny. Tylko kuźwa... Jak ja nienawidzę nigdy tego ronda. Tu jest... Tak wąsko. Tu jest kuźwa tak wąsko, że ja pitu. Janek, cicho.
Czekaj, jakaś zaś te stare Bemowy było? Ten przystanek? Chyba. A może? Czekaj, stare Bemowo to było na takiej, kurde, chyba, czekaj, tu, w kierunku tak jakbyś na groty jechał i tu już... Tak, i 320 tu. I 320 teraz tu. Janek, ty patrz, blisterka. Patrzę, ale kurwa, ja nienawidzę takich rond. Ja zawsze na tym rondzie mam tu problemy. To nie o dziś. Ale ja nie wjeżdżam. Mi się udało. A mi się, kurde, to nie udaje. No bo ty na hamma wjeżdżasz. To już chyba delikatnie skręcić. Delikatnie to czas kobietom. Bynajmniej. No ja, Jakub, a ty nie wiesz jeszcze. No. Co? Czego? A nie, zapomniałem. Gówno przegrywa. Będę się wkręcał. Żeby było wesoło. Janek, a my wracamy... Się zastanawiam, gdzie te stare bymowole. Co? Halo, my wracamy tym samym? Ale kaj! Do Zegatowie, czy się... A to pytaj się nie mnie. Ja nie organizator. No ty, ty. Organizator pasażera, nie jo. Organizator. Co? Się pyta, czy wracamy tym samym cugiem, czy jakimś innym cugiem. Stamtąd. Zobaczymy jak to będzie, bo mi wypasował ten Intercity, nie? No 17.53 stamtąd. O kurde, 17.50 to będzie lipa, nie, to pojedziemy normalnie. Kaśku. Nie, kaś no. O 15. Na to tam pisze, ale... Z nim jest, Jakub ma tam najgorzej, wiesz o co chodzi, dojechać, nie? Do siebie, bo my to mamy pikuś, ale on tam ma potem najgorzej. A tam pierwszy. A przestań, z Katowic do zawsze dojedzie. No, tak mi ostatnio godą, no, że za późno nie będziemy stamtąd wyjeżdżać. Albo ze pociągiem pojedę, albo... Tylko, że o 17 mamy wyjeżdżać stamtąd, a po 18 na złoto. Stamtąd? Nie. No tak godołeś ostatnio. Pojedziemy szybciej. Co ty chcesz tam? Tam to na Zoo chcesz jechać? I czysowaj się. I friniemy prosto na pisanek Archimedesa. Tam to na Zoo minimum 18 wyjeżdżam. Tam, tam. Minimum! Oje, runa. Cześć, DJ Sebol, siemano. Ale skąd to? Niestety, jak pogadają z Wisła, to nasza forma odpoczynku i tam odpoczywamy. No tak! Wisła, to ja do Wrocławia mogę jeść. Jakby było lato, to by się jednak wykąpał, myślę. Dobra, Jakub, gadaj coś normalnego, co? No to kupię coś normalnego. Ty, ale niech się pogodzą, no. A potem widzisz, pójdziesz kaś indziej na streama i potem się dziwisz. Ja się dziwię, nie dziwisz. On nie łazi do smokla na streama. Czasami się do tego. Zresztą na niego nie mam czasu. No, jakby ci czasami uwierzył, nie? Ale brak drobnych, nie? Ja czekaj, a 167... Ła, kurwa, ta 167 tu... Wow! To jest ten drugi przystanek. Janek mu 100 złotych donate'a zostawi, to ano. Na to trzeba zasłużyć, wiesz jak to gadają, na donate'a. Zarobię, to dostaniesz milion. Janek, ty musisz płacić tego, jak się nazywa, 100 zł tego na tipy, na to robię. No. Kurde, ale ci powiem tak, szczerze, on by mógł już ten swój filmik tam skopiować stamtąd. Mówisz, a ja. Cały czas ten filmik tam jest.
Jaki filmik? No nie, Janek znowu mi na to. Na tym filmiku Janek między innymi jest. No. A to już o tym zny? No, ja mówię o tym... O tym panu zny? MZK wola, że się obrażę. A to nie, jak to kretyni, to. Zmieszał i powiem. Dokładnie. To ja wtedy byłem na ich czacie tam wtedy. Patrz Janek, pasażer cię... Kurwa, ale dziwne, że kurde, czekaj, bo mi to kurwa coś nie pasi. Nie, Janek, ja cię... Czemu ten gościu tu stoi, jakby chciał? Sterownik stary mam tutaj, SRG 4000P. Jaki stary, nowy? Przepraszam, nowy z 6000. Niedawno tu mówiłem. Ty trasy pomyliłeś? Nie, no nie na tym przystanku znowu stanąłem chyba. A. 320 też tędy jedzie, co 167, dwie linie tędy jadą. Chyba, że to jest jakaś pospieszna. Na 320 to same dzieciaki jeżdżą, a dzisiaj Janek mega wziął. Bo dzisiaj wszystkich świętych to Janek wziął mega. No tu też 149. No a pasażerowie, no patrzę, czy ja ich wezmę, nie, to coś to nie halo, no. Jeszcze powiedz, że oni teraz wejdą, nie? Do autobusu mi. No jak nie, jak wchodzą, no, to tak nie powinno być, nie? Ale co? Linia 149, a ludzie do autobusu wchodzą do mojego, nie? Masz taki kierunek, dlatego. No kierunek roty mam, no co? No, ja wiem, no że no to ta jedzie, tak. 167 i 320, no. No wiem, no, ale powinni mnie patrzeć i na to, nie, ale to tylko w realnym świecie tak jest, no. Janek wczoraj z Pawelca wydupił chałupy normalnie. I on tak gada ciło, że no, ty go słyszysz? Nie, Kuba? No? Słyszę go. Trzymaj się po to wszystkim mojego wieczoru. Dzięki za godzinę. Bye bye. No. A niedługo dojademy. Ta linia w ogóle ma czasu przejazdu? 12 minut chyba. No, więcej nie ma. Najlepsza linia. A linia? 12 minut. 320 linia, 12 minut, no. A ty dla przystanków widzę tam na tej karcie. No widzisz, no. Dużo przystanków, ale szybka odległość. No tak. Teraz tą kartkę wam bliżej pokażę, no. Janek, co tak ciemno? Ale za ciemno! No na kamerce, która zauważyła. Bo na ciemno, Janek. Bo na dworze ciemno. Włącz światło. Nie włącza. Dlaczego? Bo nie. No w pokoju, w pokoju mamy jasno i no mieszkanie pomalowane na ciulaty kolor, nie ma wina. I on, to ja... To lampkę sobie włącz chociaż. Ściany mam biało-szare, no to wiesz. Lampkę sobie włącz. To sobie młodzi ustalili, jo. No, i co jeszcze? Ja bym zapytał, żeby mi było, jak to tam widać. Janek to powinien mieć kontrolę nad wszystkim, a nie oni. Ja wiesz, kiedy będę mieć kontrolę, a jak ja pyta na swoim, to będę mieć kontrolę wtedy. Kontrolę? Ale to jeszcze trochę. To wtedy cię odwiedzę, to Janek. Ale ja sam nie będę mieszkał.
Ale odwiedzić mnie możesz, zapraszam. Tylko ty jako VIP nie będziesz jako pierwszy, nie? Będziesz jako trzeci w kolejce. Drugi. No nie. Janek dobrze kombinuje, nie bój się. Pewnie Maciek, pewnie. Dobrze kombinuje, no. Mamy złote myśli. Najpierw odwiedzają VIP-y, a potem reszta. No. To mogę cię odwiedzać. To mówię o VIP-y, którzy mnie znają na co dzień, czyli ty i tak dalej, i td, i tp. Widzisz jak? Czemu ja VIP? No. Całkiem co innego myślałem. Co? Całkiem co innego myślałem. No widzisz, no. No to się nie dogadaliśmy. Nie, to się nie dogadaliśmy. Muszę majdę przypilnować. No i tu jest, dobra, no. I tu się wręcę, przystanek, gdzie staje 320 również, a nie to jak tam. No. Jeszcze trzeba wytrzymać ta dyszka. Starzy będą całkiem starzy. No, a ja. I dopiero można kombinować. Dobra, na żądanie pan wsiada. Dobra, Janek, ja się wbijam na ten. No, ty się akurat zwijasz, a ja akurat już za chwilę mam ostatni przystanek, także. Także spoko. Dzięki za odwiedziny na Discordzie. Wiesz jako? Witam mnie, dziękuję, dobra. No. Trzymaj się. No, nareczka. A ty tam. No i dojechaliśmy na groty. Janek, gdzie masz już polać? No już musiał iść. A już nie wróci? No raczej nie. Sklep poszedł, ale raczej już nie wróci chyba.
byłem w ciebie. Jeszcze nie. Także kurde, no. Panie. Także kochani, to by było na dzisiaj tyle. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Dzięki za waszą aktywność. Dzięki za wasze bileciki. Trzymajcie się. Miłego wieczoru życzę. No i do następnego. Także pa, pa.